No dobra, i zaczynamy dzisiejszy vlog astronomiczny. Dzisiaj spróbujemy chwycić żagiel. On tutaj, to co widać na środku góry, to jest Altair. No i po prawej stronie, mniej więcej o 21:00, zgodnie ze stelarium, 21:45 powinien się pojawić ten satelita. Zobaczymy, czy będzie błyskał. Tutaj mam tak, pewnie będzie mniej więcej tak przelatywał, czyli znacznie dalej niż wczoraj, w większym oddaleniu. Ta orbita jego przelotu będzie bardziej wypłaszczona. A jeszcze z ciekawostek spróbujemy, bo mam dzisiaj nowy obiektyw założony, to jest Sigma 16 mm. O przysłonie 1.4. No i ISO 3200. Zobaczymy, jak nagra się dzisiaj niebo. Jest tak jak wczoraj, też pewnie 18-20. Ma jasność, zresztą mogę to za chwilkę zmierzyć, ale myślę, że tak, nie będę tam sprawdzał, chociaż za chwilę zobaczę. Na razie zostawimy ten widok, chociaż jeszcze zanim pójdę po ten miernik, to spróbujemy znaleźć wieszak. No i jeśli się uda, bo tutaj mam trochę strop już, a nie ma co dalej ciągnąć, no wieszak powinien być nad nim. Tutaj powinien być strzelec widoczny. Niestety na podglądzie go nie widzę. A jeszcze zobaczę, czy będzie widać go w wizjerze. Zaraz zobaczymy. A w wizjerze to nic nie widać. No dobra, to tak musimy go ustawić. Licząc na to, że już w nagraniu, bo niestety wizjer nie ma takiej jasności aż. A jeszcze się nam rozostrzył obraz, dobra. A, to spróbujemy ustawić ostrość jeszcze raz tutaj. No. Altairze. Zaraz zobaczymy, gdzie on tu jest. O, właśnie go. A, tu jest, dobra. Spróbujemy go chwycić troszkę lepiej. Okej, manual focus. O, właśnie, dobra, manualny musimy mu zrobić. Coś tutaj się... Aha, a tutaj, bo ja poprzyciskałem, chyba jest niechcący jakiś dziwny przycisk dałem. Że ta ostrość tutaj się dobrze ustawiła teraz. No dobra, jeżeli widać wieszak, to on jest tutaj, bo tu powinien być strzelec i nad nim wieszak. Przez lunetkę to ja widzę, bo mogę się trochę bardziej wychylić. No ale dobra, tak ustawimy. Potem jeszcze mamy chwilę czasu. A z tej strony z kolei powinno być widać, znaczy widać przez lunetkę oczywiście Andromedę. Natomiast nie wiem, jak będzie to w nagraniu.
dosyć duży wycinek nieba. Na szczęście ten obiektyw jest w stanie zarejestrować. Na tym mi zależało właśnie specjalnie. Dobra, jest 21:25, no to jeszcze 20 minut. No dobra, ja założyłem już lornetkę na statyw. Będę mógł w spokoju sobie i zobaczę, czy widać z tego punktu widzenia właśnie ten wieszak, bo chciałem to nagrać na aparat właśnie. Zobaczymy. Powinienem to sobie zobaczyć. Lecimy do góry. Tak, to nie zobaczę. Musiałbym się tutaj przesunąć trochę bliżej jednak. Tak może być. Szansa może być. Dobra.
Dobra, i tu... O, jest, przez żonetkę widzę, czyli teoretycznie, no dopiero udało mi się tak ustawić, ale udało się. A więc myślę, że przez aparat też powinno być to widać. No, ale zobaczymy. W każdym razie porównam teraz ustawienie lornetki i aparatu, to myślę, że będę w stanie go uchwycić. No, tak myślę, że to prawie dobrze. Jeszcze może troszkę wyżej dobrze by było dać. Niestety tutaj trochę to przeszkadza, ale myślę, że będzie widoczne. No myślę, że się załapie tutaj ten przelot. 11 minut, jeszcze mamy 10 minut do początku. Dobra, pójdę zobaczyć, jak niebo jest ciemne o tej godzinie. Jest 21:32. Dobra, SQM jest na poziomie 18:30, czyli tak jak wczoraj, to samo. Tutaj nie mam nic co liczyć na ciemniejsze niebo, no ale lornetka i aparat, matryca swoje zrobią oczywiście. No, bo gdybym miał tylko opierać się na tym, co widać przy takim niebie, to niestety mało by było tutaj obiektów do obserwacji. O, dobra, już jest alarm, czyli trzeba się przygotowywać powoli. Jeszcze 10 minut. No, zobaczymy, jak właśnie sobie ta Sigma poradzi, jaki widok nam tutaj zaoferuje. Troszeczkę polatam tym obiektywem po niebie. Teraz ta część to już będzie gdzieś tam Kasiopeja, tylko że jej nie widać za dobrze. Tak po ciemku, znaczy na... no nie jestem w stanie jej zobaczyć gołym okiem nawet. Jest tak jasne to niebo. Ale gdzieś tam chyba będzie. Dobra, myślę, że można wrócić już tu z powrotem.
te balkonowe obserwacje, ja nie powiem, są bardzo przyjemne, tylko że powiększenie i tak, żeby można było właśnie manualnie sobie ten fragmencik powiększyć, ale widzę, że to nie bardzo coś, wiecie, przycisnąłem i nie wiem, który przycisk niestety mi się wcisnął. Musiałem na spokojnie popatrzeć, bo to ciekawy jestem, czy też Starlinki będą leciały dzisiaj w nocy. To ciekawe. Czy będą? No, wieża fajnie widać, nawet w takiej obserwacji balkonowej można go dostrzec. Jeszcze parę minut, może będzie coś widać, na to liczę. No mam tutaj nawet fajny wycinek tego nieba, powiem szczerze. Radą jest, że jest trochę jasny, no oczywiście, ale cóż. Jest aż tak źle, powiem wam. No, ciekawy jestem, czy będzie widać, czy to nie jest za małe pole widzenia, jakby tutaj zasłonięte przez, bo to jest południowy zachód, gdzie ona będzie lecieć, czyli tam bardziej chyba. No ale zobaczymy, może uda się. Widzę.
żeby coś tu się poruszało, bo on będzie dostrzegalny. Powinien być gołym okiem, ale to zależy na pewno przez lunetkę. Tak, chociaż... Co, nic nie widzę, żeby coś tu się przesuwało. Ale chyba jeszcze kilka minut. Coś mi się zdaje, że pójdę sprawdzić. Patrzyłem, to 45 powinno być go już widać. Dosyć szybko będzie leciał. Więc tutaj 2 minutki, 3 i tam leci jakiś samolot. Kurczę, nie widzę nic. Też samolot. Bliżej na horyzoncie też patrzę, bo jest już 43. Nic z tego nie będzie. 45. I gołym okiem nic nie widzę. Przez lunetkę też.
No chyba nic z tego. Podejrzewam. Ale chociaż się nauczę dzisiaj odnajdywać szybko wieszak. Już doszedłem do wprawy, wiem jak go już znaleźć w miarę sprawnie. A pierwszym razem miałem spory problem. O, coś tam leci, kurczę, do góry. Uuu, chyba widzę. Tak, to jest to. Leci, leci, leci. No, super. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest sztuczny satelita. Znaczy, to jest sztuczny, ale czy to on? Tak by pasowało, że to tu. Dobra, chciałem to umocować do... szybko do statywu. Dużo wygodniej. Kurczę. Tak, to on, na pewno, bo bardzo mocno świeci. Dużo mocniej niż jakikolwiek satelita taki zwykły, Starlinka czy coś takiego. Ale nie flaruje, nie ma takiego... Ale leci, leci teraz. To jest godzina, słuchajcie, 49, 21:49 i tak. Właśnie przelatuje po tej orbicie, tak jak się spodziewałem, za chwilę zaleci za blok. No fajnie go widzę. Ciekawe, czy się mi nagra na... Mam nadzieję, że się powinno nagrać. O, już zaraz zajdzie za blok. O, już zaleciał. Ale to na pewno on, bo sprawdziłem godzinę, 21:49, 48, 49. No i zniknął. Ale sprawdzę, czy to o tej godzinie powinien być. Pójdę zobaczyć. Tak, to się wszystko zgadza. 21:49 przelatywał dokładnie po tej orbicie, jak tutaj sobie ustawiłem, więc... No i mam nadzieję, że się Sigma sprawdziła, że ładnie nagrała ten przelot. No dobra, zobaczymy. Także dzięki za dzisiejszego vloga, komu się chciało do końca oglądać. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.